Teraz, kiedy wiesz już całkiem sporo na temat tego, jak wyglądają podziały komórkowe, czym jest mitoza, mejoza i czym się od siebie różnią, możemy porozmawiać o rozmnażaniu płciowym. Wiesz już, że gamety, czyli komórki rozrodcze w naszym organizmie, mają o połowę mniej chromosomów niż każda komórka naszego ciała, którą nazywamy komórką somatyczną. Tutaj narysowałam dla ciebie dwie przykładowe gamety. To jest gameta żeńska, a to jest gameta męska. Są to gamety człowieka, w związku z czym mają po 23 chromosomy. Napiszemy 23 i 23. Jak już wiesz, każda komórka w naszym organizmie, która nie jest komórką rozrodczą, ma tych chromosomów 46, i o tym porozmawiamy za chwilę, ale najpierw popatrzmy na to, jak wyglądają nasze gamety i czym one się różnią. Pod względem tego, jak wygląda gameta żeńska, a jak wygląda gameta męska. Tutaj wkleiłam dla Ciebie zdjęcie spod mikroskopu, które pokazuje, jak jest ogromny rozrzut pomiędzy rozmiarami komórki żeńskiej, którą nazywamy komórką jajową, tutaj widzisz jej fragment, i komórki męskiej, którą nazywamy plemnikiem. Plemnik, jeżeli brać pod uwagę samą jego główkę, jest mniej więcej 25 razy mniejszy niż komórka jajowa kobiety. Komórka jajowa może mieć od 10 do 20 mm, czyli od 100 do 200 mikrometrów. Zwykle ma około 120 mikrometrów, może zapiszemy to sobie przy niej. 120 mikrometrów. Natomiast plemnik. Składa się z dwóch części. Po pierwsze tutaj widzisz jego główkę, a po drugie widź, która pozwala mu się poruszać. I z całą widzą to plemnik jest całkiem duży, dlatego że ma około 50-55 mikrometrów. Ale jego główka stanowi tylko jedną dziesiątą tego rozmiaru. Tak więc główka plemnika, narysujemy do niej strzałkę, ma około 5 mikrometrów. A z całą witką byłoby tak z 55 mikrometrów. Wiemy już, że między komórkami żeńskimi i męskimi jest bardzo duża dysproporcja, ale niezależnie od tego, jaki mają rozmiar, obydwie te komórki rozrodcze, które nazywamy gametami, mają w sobie zestaw 23 chromosomów. Natomiast komórka która powstanie po zapłodnieniu, czyli po wniknięciu plemnika do komórki jajowej, będzie miała, jak pewnie pamiętasz, chromosomów 46. Każda komórka, poza komórkami rozrodczymi w naszym ciele, ma właśnie 46 chromosomów. Czyli dwa razy tyle. Pamiętasz pewnie, że te 46 chromosomów to jest dokładnie połowa od twojej mamy i połowa od twojego taty. I one są w stosunku do siebie homologiczne czyli masz chromosom od mamy, kodujący określone geny w określonych odmianach, czyli określonych allelach, i od taty. Kodujący dokładnie te same geny, tylko być może w innych odmianach. Dlatego tych chromosomów jest 46. Wtedy, kiedy mówimy, że mamy dwa komplety chromosomów, to organizm nazywamy organizmem diploidalnym. I ta liczba 46 to jest dla człowieka właśnie liczba diploidalna, czyli mówiąca po prostu o tym, że są dwa zestawy chromosomów. Zapiszemy sobie liczba diploidalna. Diploidalna. Natomiast liczba 23 jest w przypadku człowieka liczbą haploidalną. Zapiszemy w skrócie: liczba haploidalna. Czyli taka, kiedy jest tylko po jednym chromosomie kodującym dane geny. A tutaj w każdej komórce naszego ciała mamy aż po dwa komplety genów w dwóch różnych albo w dwóch tych samych odmianach dla każdego z nich. Może warto też, żebyś wiedział, że to, że akurat człowiek ma 46 chromosomów, to nie jest ani dużo, ani mało i że tak naprawdę to, ile jest chromosomów, to wcale nie jest takie ważne. Dla przykładu koty mają mniej chromosomów niż my, bo 38, a psy z kolei mają więcej, bo aż 78. Tak więc pamiętaj, że to, ile jest chromosomów, to jest zależne od gatunku i wcale nie przekłada się na to, jak zaawansowane. Ewolucyjnie jest dane zwierzę, roślina czy inny organizm. Jeszcze jedną ważną kwestią jest to, że istnieją także organizmy, które wcale nie są w swoim naturalnym stanie w każdej komórce swojego ciała, jeżeli są wielokomórkowe, diploidalne. Istnieją zwłaszcza rośliny, które mają więcej niż dwa komplety chromosomów w każdej komórce swojego ciała. Mogą mieć na przykład trzy komplety chromosomów. Dorysujemy tutaj jeszcze jeden. O. Po trzy chromosomy kodujące wszystkie te same geny. Na przykład niektóre gatunki jabłek mają trzy komplety chromosomów. Mówimy wtedy, że są triploidalne. Występują też takie banany. Właściwie to wszystkie banany są triploidalne. Istnieją także organizmy, które mają aż po cztery komplety chromosomów. I przykładem takiego organizmu jest ziemniak. Są także takie, które mają tych chromosomów, a właściwie kompletów chromosomów jeszcze więcej, aż do ośmiu, ale nie będziemy się w to dalej zagłębiać. Chciałam Ci po prostu pokazać, że jest bardzo duże zróżnicowanie w świecie organizmów żywych i pod względem tego, ile kompletów chromosomów ma dany organizm, i pod względem tego, ile w takim jednym komplecie chromosomów się w ogóle mieści. No dobra, wróćmy teraz do naszej komórki, pierwszej komórki naszego ciała, jako w ogóle powstaje, tuż po połączeniu się komórki jajowej z plemnikiem. Tę komórkę Nazywamy zygotą. Narysujmy ją sobie tutaj od początku. To będzie zygota, czyli pierwsza komórka, już diploidalna, z której powstanie całe twoje ciało. Zapiszemy sobie w, nie, w jej wnętrzu, że ma 46 chromosomów połowę od mamy. I połowę od taty. Wiemy już, że te chromosomy, to znaczy każda para, na przykład dwa chromosomy pierwsze, to będzie chromosom pierwszy od twojej mamy, a to będzie chromosom pierwszy od twojego taty. Zapiszemy, że to jest chromosom pierwszy. Są w stosunku do siebie homologiczne, to znaczy niosą na sobie te same geny, na przykład te same geny, które będą decydowały o twojej grupie krwi, czy powstawaniu konkretnych białek w twoim organizmie. Może należało poruszyć by też taki wątek, że teraz generalnie Często mówi się, że na człowieka jako gatunek wywierana jest dużo mniejsza presja ewolucyjna ze strony środowiska, dlatego że nie musimy walczyć o nasz pokarm, dlatego że nie polują na nas drapieżniki, nie może nas tyle chorób, jest generalnie dużo łatwiej przeżyć niż kiedyś. Jest to prawda, chociaż pewnie jest to punkt widzenia dużo bogatszych społeczeństw, dlatego że przecież trzeba pamiętać, że istnieją nadal na ziemi miejsca, gdzie ludzie umierają i z głodu, i z chorób, i z wielu innych powodów. W każdym razie, nawet jeżeli przyjąć, że ta presja ewolucyjna na nasz gatunek jest w tej chwili mniejsza, to myślę, że warto pamiętać, że my, jako organizmy żyjące, przedstawiciele naszego gatunku, jesteśmy i tak produktem bardzo wysokiej selekcji. Zastanówmy się teraz razem, dlaczego. Otóż, jeżeli chodzi o komórki jajowe, to w ciele kobiety na przestrzeni jej życia dojrzewa ich między 400 a 500 komórek jajowych. Podczas jednego stosunku płciowego, mężczyzna może przekazać do ciała kobiety aż 300 do 500 milionów plemników. Zobacz, jaka to jest ogromna liczba plemników. Strasznie jest ich dużo, i z tych 300 milionów plemników, wtedy kiedy ty czy ja powstawaliśmy, do komórki jajowej. Dostał się tylko jeden jedyny. Tak więc jesteśmy produktem tego jednego na 300 czy 500 milionów plemników i jednej z 400 czy 500 komórek jajowych, które dojrzały w organizmie naszych mam. Więc mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że powstaliśmy akurat takimi, jakimi jesteśmy, a nie kimś zupełnie innym, nie jakimś zupełnie innym organizmem. Tak więc widzisz, że już na tym etapie, na etapie, kiedy jesteśmy zygotą, czyli jedną pierwszą komórką naszego organizmu w organizmie naszych mam, jesteśmy produktem niesłychanej selekcji, która miała miejsce. W związku z wyścigiem plemników do komórki jajowej, i tym, że akurat ta konkretna komórka jajowa, dojrzewająca w organizmie naszej mamy tym konkretnym razem, została zapłodniona. Wracając do naszej zygoty, wiemy już, że jest ona diploidalna. Na wszelki wypadek sobie to zapiszemy. Diploidalna. I ta nasza diploidalna zygota, a właściwie zgota, którą kiedyś byliśmy, zaczyna się dzielić, przechodzi, Mitozę za mitozą. Wiesz już, że mitoza to jest podział bezstratny, czyli każda komórka potomna po takiej zygocie będzie miała dokładnie ten sam zestaw chromosomów. No i najpierw z jednej komórki robią się dwie, z tych dwóch kolejne dwie i Kolejne dwie w międzyczasie rosną, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tych komórek robi się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Te kolejne stadia powstawania coraz większej ilości komórek, rozrastania się zupełnie nowego organizmu, mają swoje nazwy. Będziemy mówili o tym więcej na następnym filmie dotyczącym komórek macierzystych, ale ważne jest to, że jest taki etap, w którym te komórki narysujemy sobie zbiór takich komórek, którymi jest nowo powstający, rozwijający się organizm. W pewnym momencie zaczynają się różnicować. Różnicować to znaczy, że się specjalizują. Mimo że mają ten sam garnitur genetyczny, to inne geny zaczynają w nich być aktywne. Zaczynają w nich być produkowane troszeczkę inne białka. Jest to bardzo ważne, gdzie one się znajdują, bo w zależności od tego, w którym miejscu takiego młodziutkiego organizmu one będą leżeć, taki będzie ich późniejszy los. I zaczynają się wykształcać zalążki naszych tkanek. Powiedzmy, że to będzie tkanka, z której w przyszłości powstanie nasz układ nerwowy, a gdzieś indziej będzie tkanka, z której powstanie na przykład nasze serce, wątroba, czy płuca, czy nasz układ. Pokarmowy. To, co teraz rysuję, jest pewnego rodzaju abstrakcją. Porozmawiamy o tym bliżej na następnym filmie, ale chcę Ci pokazać, że z tej niezróżnicowanej masy podzielonych komórek zaczynają wyłaniać się subpopulacje komórek, które będą wyspecjalizowane i które staną się zalążkiem naszych przyszłych organów, tego jak w przyszłości będziemy wyglądać. I w efekcie, po wielu, wielu podziałach i wielu turach specjalizacji, Powstaje właśnie gotowy organizm ludzki, malutki człowieczek, który przychodzi na świat podczas porodu i potem rośnie, dalej zachodzi w nim specjalizacja niektórych komórek przybywa, innych ubywa. To, co jeszcze warto zauważyć, to to, że wśród masy tych komórek, które znajdują się tutaj, są także komórki, które staną się zalążkiem naszych własnych gamet. Czyli naszych komórek rozrodczych, niezależnie od tego, czy jesteśmy chłopakiem, czy jesteśmy dziewczyną, to wśród tych komórek znajdują się takie, które dadzą początek naszym własnym gametom. I te komórki w przyszłości, w naszym dorosłym organizmie, będą przechodzić mejozy, to znaczy będą ulegać podziałowi redukcyjnemu. I dlatego tutaj już wiem, że wszystkie te komórki, które o, tutaj są, są 2n. Ale po tym, jak niektóre z nich, zaznaczmy sobie je na przykład kolorem pomarańczowym, powiedzmy, że gdzieś tu się będą znajdowały, będą przechodzić mejozy. I efektem mejozy, jak pewnie pamiętasz, jest to, że powstają komórki, które zamiast 2N, które mamy wszędzie tutaj, mają tylko 1N po to, żeby móc się połączyć z inną gametą przeciwnej płci. To, co jeszcze warto dodać, to narysujemy tutaj może nasze gamety duże jajo, czyli komórkę rozrodczą żeńską i malutkiego plemnika, czyli komórkę rozrodczą męską. To to, że plemnik w stosunku do komórki jajowej, jak już wiesz, jest dużo mniejszy i niesie taki sam, to znaczy w liczbie taki sam komplet chromosomów, ale nie wprowadza do komórki Jajowej mitochondriów. Dlatego mitochondria dziedziczymy tylko po mamie. Narysuję tutaj takie symboliczne mitochondrium i je podpiszę. Mitochondrium. Mitochondria dziedziczymy tylko po mamie. Może pamiętasz z filmu o budowie komórki, że w mitochondriach też zawarty jest materiał genetyczny. Tak więc jest taka pula materiału genetycznego, który dziedziczymy tylko po mamie, a nie odziedziczymy go po naszym tacie. Plemniki mają mitochondria, dzięki nim m.in. mogą się poruszać, ale nie wnikają one do komórki potomnej, nie będzie ich w zygocie. Ważne jest także to, że tak naprawdę to plemnik decyduje o tym, jaka będzie przyszła płeć nowo powstającego organizmu. Komórka jajowa zawsze niesie w sobie chromosom X, czyli oprócz 22 Chromosomów, które nazywamy autosomami, czyli chromosami, chromosomami niepłciowymi, mamy także chromosom X. W plemniku mamy do czynienia z dwoma możliwymi opcjami. Mamy 22 autosomy, ale albo plemnik niesie X, albo plemnik niesie Y. Jeżeli przyniesie Y, to przyszła zygota będzie miała genotyp XY i będzie chłopcem. Jeżeli będzie niosła x, to przyszła Zygota będzie miała genotyp XX i będzie dziewczynką. Ostatnią rzeczą, jaką chciałam Ci dziś opowiedzieć, jest to, że czasami zastanawiamy się, jakie cechy może odziedziczyć po nas nasze potomstwo. Jeżeli Mamy jakąś mutację czy uszkodzenie materiału genetycznego, które występuje gdziekolwiek w naszym organizmie, w jakiejkolwiek komórce naszego ciała, np. Na w naszej ręce, czy w naszej głowie, czy w kościach naszych nóg, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy przekazali je swoim dzieciom. Możemy przekazać tylko takie cechy, mówiąc w uproszczeniu, a tak naprawdę tylko takie geny, które będą znajdowały się w naszych gametach. Napiszemy sobie gamety. Bo to właśnie one staną się początkiem przyszłego życia, naszego potomstwa. Tak więc, jeżeli na przykład w ciągu życia nabędziemy jakieś mutacje, a wiesz już z poprzednich filmów, że codziennie jakieś zmiany w naszym materiale genetycznym się pojawiają, niekoniecznie są utrwalane, to nie będziemy ich przekazywać naszemu potomstwu, na przykład jeżeli pojawią się w naszych rękach, czy w naszej wątrobie, czy w naszym sercu. Natomiast, jeżeli takie zmiany po pierwsze, odziedziczymy po naszych rodzicach, czyli będziemy mieli w każdej możliwej komórce naszego organizmu, także w gametach, albo po prostu stanie się tak, że w wyniku działania jakichś czynników zewnętrznych, właśnie w naszych gametach, zostaną wprowadzone jakieś uszkodzenia. To jak najbardziej nasze potomstwo będzie mogło je odziedziczyć, ale nie odziedziczy niczego, co się dzieje poza naszymi komórkami rozrodczymi. Na tym na dzisiaj skończymy, do usłyszenia następnym razem będziemy mówić o komórkach macierzystych.